Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i jesteśmy właśnie po prawie 2,5-godzinnym streamie, gdzie klikaliśmy sobie loszki, na którym mogę wam zespoilerować, zresztą już widzicie, wpadło 69 leveli. Jak to zrobiliśmy? Wszystko jest na Twitchu, macie tam zapis, możecie sobie obejrzeć, jest dla każdego dostępny, no ale na odcineczku zrobimy sobie takie krótkie podsumowanie, bo jednak już z tego wojownika od środy się nic nie pojawiało, no i zobaczcie sami, że troszkę się zmieniło, wbiliśmy pod potężny 200 level w równy tydzień serwera, no bo dzisiaj mija tydzień, dzisiaj mamy piąteczek, no i właśnie tak jak mówię, ten 200 level wpadł jak na wojownika, uważam, że jest to jak na mnie w ogóle, bo ja nigdy tych początków nie miałem jakiś super, jest to bardzo, bardzo fajny wynik. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, wbijajcie na Discorda, na Twitcha i na Instagrama, linki macie w przypiętym komentarzu, wczoraj czy tam przedwczoraj wleciał nowy post na Instagrama, możecie sobie wbić, piszcie komentarze jak wam idzie na W55 albo na waszych postaciach i możecie oczywiście również subskrybować z dzwonem, no i tego kciuka w górę, tak jak mówię, zostawić przede wszystkim pod tym filmem. Co tutaj się wydarzyło? Nie zapisywałem wam lochów, dlatego że uznałem, że nie będziemy ich oglądać, bo i tak nie jest to jakoś super ciekawe oglądanie tych samych lochów po raz tam, powiedzmy, 10 na tym kanale. No ale tak jak wam wspomniałem, zaczęliśmy dzisiaj ze 131 levelem, więc wbiliśmy 69 dokładnie leveli na oparach, dosłownie na oparach. Zrobiliśmy już całą mawkę, brakowało nam tam chyba 13 albo 14 milionów expa i jeden z czatowników, bodajże Netrox, bo tak jak mówię, nagrywam to od razu po streamie, napisał mi, żeby ubić tutaj w ziemi tego ziomeczka, że on powinien paść i w świetle tutaj tego. Ja w ogóle nie, no to nie jest jakaś duża różnica leveli, nie? Tutaj tylko 4 w ziemi nawet mieliśmy, w sensie mniej chyba było nawet, bo potem mi wpadły jeszcze te cytrynki, ale mieliśmy mniejszą tą różnicę, a okazało się, że to padło i dzięki tym dwóm pupilom, dzięki tym dwóm środowiskom udało nam się ten 200 poziom dobić. Tak jak mówię, na oparach, no ale jakoś się udało. W loszkach prezentujemy się w tym momencie tak. Tutaj mamy piekło, wierzę, może jeszcze bym pocisnął, ale dzisiaj na streamie głównie się skupiałem tutaj też, dlatego też mam niecałe 3%, więc powinien paść, ale dzisiaj na streamie się głównie skupiłem na tej jeszcze, czyli twierdza posępnego czerepu, cyrk grozy, no i oczywiście piekło, bo to zamyka się przeważnie na raz, że tak powiem, i daje po prostu najwięcej expa na tym etapie, tak więc tylko na tych przeciwnikach się skupiałem. No jak widzicie, sporo zrobiliśmy. Ostatnio mieliśmy drugiego w cyrku grozy, przepraszam, w twierdzy, tam chyba w środę, no a dzisiaj już mamy ósmego w piekle. To jest wojownik, no na niego już nie ma szans. Patrzyłem, mieliśmy chyba 0,14 procenta, więc nie za dużo, chociaż powiem wam szczerze, że chyba szósty to był również wojownik, jak się nie mylę, na niego mieliśmy 0,25% i padł nam dosłownie po kilku grzybach. Powiem wam, że świetny to był streamek, bardzo się dobrze sam bawiłem, mam nadzieję, że wy również się bawiliście, oczywiście też możecie, bawiliście dobrze oczywiście, możecie napisać, kto tam był, kto siedział, kto śledził, no ale mówię, pierwszy chyba stream, odkąd wróciłem na Twitcha, gdzie taką fajną energię miałem ja i mam nadzieję, że wy również. Tak więc tak po prostu wyglądają moje loszki. Tornado wygląda tak. Tornado też mamy jakiegoś wojownika ciężkiego, też na niego wydałem trochę grzybów, nie chciał paść, żeby tam odblokać kolejnych, no bo wiadomo, na tym etapie to tornado daje sporo expa, jak kolejni padają, no ale tutaj na tym wojowniku się niestety zablokowałem. Ale trudno, dobra, więc no 200 level po równym tygodniu wpadł. Dlaczego byłem tak zmotywowany do tego 200 levela? Ano dlatego, że mamy kogoś takiego jak Tepakat, który jeszcze wczoraj tak naprawdę miał tam z 5 leveli straty do nas, powiedzmy, na przykład my mieliśmy 130, on miał 125, coś takiego, no a dzisiaj od rana widziałem, że wystrzelił właśnie na 200 poziom, więc chciałem go po prostu dogonić, nie, bo długo tutaj nic się nie działo, jeżeli chodzi o wojowników na tym serwerze, a Tepakat właśnie wystrzelił, no i on jest jako jedyny tak naprawdę, który wystrzelił, no bo mamy, jak widzicie, tu jesteśmy my, no i mamy tu trzeciego wojownika, 124, Zivers, którego pozdrawiam, bo też na streamkach często siedzi, 127, Harry Grimm 128, Dawak 128, więc tutaj albo jeszcze nie klikali, albo po prostu nie zamierzają klikać, tak też może być, więc no tylko Tepakat tak wystrzelił, no ale jestem zadowolony, że ten 200 poziom udało nam się wbić. Powiem wam tak, event pupili w ogóle, który wleciał w drugi weekend eventów jakby na nowym serwerze, oddaje. Zobaczcie sami, jak już wyglądają po tygodniu nasze pupile. Pewnie jeszcze by były lepsze, jakbyśmy je odblokowali tam w drugi dzień, a odblokowaliśmy w trzeci, no ale to i tak nie ma tragedii, no ale zobaczcie, tu już mamy 22 siorba, tu mamy dzinkę 22, ponikonika 20, czompa 25, tutaj mamy w wodzie też 22 kroksa, jeszcze mamy, zobaczcie, ile tych jedzonek. Jeszcze dzisiaj kółkiem nie kręciłem. W sumie to możemy zakręcić na odcinku.
bo i tak, no i tak już nie mam nic tu dzisiaj do zrobienia w zasadzie, więc no jak sami widzicie, tu już rozmontowałem wszystko, tak, dobra, to może zostawię na razie na jutro, zobaczymy, lecimy dalej, jeszcze tych jedzonek pewnie mi poleci, dokładnie, no tutaj mam, a nie, tu mam jedno, tu mam dwa, dobra, to za dużo nie poleciało, głównie do mroku i do wody mi leci dużo jedzonek, z czego jestem oczywiście bardzo zadowolony, no bo jednak mimo wszystko te żywioły są dla nas najważniejsze, no ale mówię, bardzo, bardzo to oddało i bardzo zboostuje te pierwsze przejścia w pupilach, to pierwsza sprawa, już tu jedno będziemy robić, bo będę szedł chompem w koguta, dlatego że nie chcę przeklikiwać smokiego znowu, bo się to mija z celem, nie są te pupile aż tak ważne, żeby to robić, no i chyba na 25 chompie powinienem móc tego koguta zbić, no ale jeszcze wiadomo, wypadałoby złapać te pety, no i tylko, że te pety już mam odblokowane, no a tu jak sami widzicie, ten go mogę złapać w poniedziałek, wtorek, tutaj też mam wtorek, tu mam jesienią w ogóle już, tu mam w lato, tu mam jutro, więc jutro sobie złapę, no i tu mam po północy i ewentualnie w poniedziałek, także no bardzo, bardzo speedrunujemy te środowiska. No ale jest jak jest. Dobra, czyli tak, aurę mamy jutro trójeczkę, tak to wygląda u nas. Arenka też was może ciekawić, w sumie to zaraz zrobię tutaj ofiarę, nawet, no, a może jeszcze poczekam, niech ze 4, żeby była równa liczba, ja mam jakąś manię odnośnie tych liczb. W każdym razie wygląda to tak, mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ulepek. Wiadomo, że się skupiam teraz na ulepszeniach, potem będę kupował skipy co 20 godzin tego kupca, jeszcze nie zmisowałem, cały czas co 20 godzin równo sobie klikam. Więc póki co się to utrzymuje. No i jak widzicie, tak to w tym momencie wygląda. Niektórzy już mają runki w itemkach na serwerze, no ale pewnie to są ludzie, którzy kupują skipy, no a ja tutaj jednak się skupiam na ulepach, bo potem więcej to daje, jak się zaczyna na maksymalnych ulepszeniach skipować, to jakby logiczne. No i jak widzicie, tak to po prostu z tą arenką wygląda od tego chyba poniedziałku, chyba w poniedziałek tą arenę wbiliśmy, jak dobrze pamiętam. Dobra, tu mogę coś w zasadzie sprzedać, niech będzie to, bo i tak nie mam miejsca. No i okej, lecimy dalej. Pupilki no to wam pokazałem, bardzo to fajnie wygląda, jeżeli chodzi o start serwera. Portal niestety zbiliśmy dzisiaj prawie ze 100% do, chyba nawet z równych 100% do 92%, czyli do 8 zbiliśmy. No ale jutro już padnie, także no wygląda to jak wygląda. Lożki wam pokazałem, tutaj tak samo. Twierdza, no buduje mi się 11, kwatery 9, tu nic nie ruszałem póki co, więc tak to po prostu wygląda. Chciałem dzisiaj 11 sobie robić awkę, no ale może jutro zrobię na 11, już tutaj po prostu nie chciałem skipować póki co. Także tak, no jeżeli chodzi o serce, o podziemia generalnie, sorry, no ale mówię, 2,5 godziny streama, a chcę to od razu nagrać i wam wrzucić, tak to wygląda. Trener 7 dzisiaj na streamie podbiłem, żeby pod te lochy po prostu traktor nam się buduje na 7, teraz mamy pakiecik do kupienia, więc pewnie też zakupię, myślę, że nawet może jutro, bo jeszcze promka będzie. Chociaż w sumie w niedzielę też będzie, to może w niedzielę, nieważne. W każdym razie no tutaj bardziej pójdziemy, jeżeli chodzi o te podziemia, bo tam wiadomo, da surek. No i tyle, nie? Tak to wygląda. Mamy tam jakiegoś ziomka na Discordzie do bicia, ale to już sobie po odcinku ogarnę. No i tu zakręciłem gildyjka, wygląda tak, 146 średniego. Mogę wam jeszcze pokazać oczywiście cały serwer jak wygląda, bo dzisiaj już naprawdę dużo osób pocisnęło. Mamy jakiegoś Polaka Feniosa, 230 level berserkiem, tu kolejny 230, Pegasus w ogóle od nas z gildii też ładnie paladynem, z tego co widzę, prawie 210 poziom sobie dobił, więc też ładnie ciśnie. Zebo, no to wiadomo, że Polak. Wizarda mamy też 200 poziom. Także no, a tu tutaj widzę, że Zeda, tutaj widzę, że Seba, wolę każdego pokazać, bo zaraz się ktoś obrazi i powie, że go specjalnie pominąłem, no a tak oczywiście nie jest, bo nie wszystkich można przedstawić, że tak powiem, no ale ładnie tutaj ciśniemy, więc tak wygląda serwer, wojowników wam pokazałem, gildyjnie, no to jeszcze mogę wam pokazać, jak wyglądamy my, 441, 146, a jak wygląda Asylum, żeby to tak powiedzmy w miarę skontrować, 154, 444, no to troszkę są lepsi, no ale top 2 i tak jest jak najbardziej git, zresztą no ja tutaj jestem tylko zwykłym członkiem, więc jakoś mi bardzo na tym rankingu gildyjnym nie zależy. Chyba wszystko, nie? Chyba wszystko, pod ziemi też już ma sporo osób, 57 jak widzicie, pupilków, no to tym bardziej już coraz więcej, o Boże, już tu bardzo, bardzo dużo tych pupili, to nawet nie ma co, no już prawie 500,
No ale okej, tak to po prostu wygląda. Wszystko, takie krótkie podsumowanie, piszcie jak wam idzie, tak jak mówię. Tak jak wspomniałem, wbiliśmy 130, przepraszam, Boże, już się zapędziłem. Zaczynaliśmy od 131 levela, wbiliśmy 69 leveli w ciągu 2 godzin tak naprawdę. Więc no tutaj wyszło to naprawdę, naprawdę spoko. To nie wiem w ogóle czemu zapisałem. To było jakoś na początku streama. Co my tu jeszcze mamy? Aha, tu jakaś strefa mroku nam popada, to jest tornado. Tutaj tego biczownika mamy ubitego. Czemu to tak wygląda? A tu jest biczownik, to też się buguje, no ale co zrobić, dużo rzeczy tu się buguje. Jakieś tam wieże, no ale mówię, nie zapisywałem wam lochów za bardzo. Mogłem w sumie zapisać ten 100, ten co, na którego mieliśmy 0,25% a nam padł, bo nie wiem w końcu czy dokończyłem wątek, że 0,25% mieliśmy już, dosłownie była końcówka streama, już byłem zrezygnowany, miałem wtedy jakiś, nie wiem, 192 level albo coś takiego, no i stwierdziłem, że już ostatnie grzyby jakieś na niego zmarnuję i może nam się uda po prostu, mimo że tak jak mówię to było 0,25%, więc były to naprawdę marne szanse, no i tak jak mówię, dosłownie nie wiem, 4-5 grzybów, zresztą będzie to na zapisie na Twitchu i udało nam się go pokonać, potem kolejny to był chyba zwiadowca, również w miarę szybko padł, no i dzięki z tego się nam zrobił bodajże 198 level, nie, więc no już byliśmy bardzo, bardzo bliziutko, żeby ten 200 dobić. Tak więc no dużo było zwrotów akcji, fajnie to wyglądało, ja byłem bardzo zadowolony, jestem w zasadzie z tego streama, dużo też pomagaliście jak zawsze, więc super, super to wyszło i ten 200 udało nam się wbić. To wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, zapraszam do oglądania tego zapisu, jeżeli komuś się nudzi, może sobie tam oczywiście przewijać i tak dalej, no ale będziecie widzieć jak to levelowanie idzie. I chyba tyle, nie? Także oczywiście przypominam o używaniu mojego kodziku na W55, który macie nad kamerką, macie tutaj w opisie. Jeżeli nie macie jeszcze 20 levela, dopiero chcecie zacząć albo coś, to serdecznie polecam. Możecie oczywiście jeszcze wbijać na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama. Możecie pisać komentarze, zostawiać kciuki w górę, zostawiać suby z dzwonem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!